Apokalipsa 20:7-15. A gdy się skończy 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamić narody z 4 narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowanie. A stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodził, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Potem ujrzałem wielki biały tron, a na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto księgi, i inną księgę otwarto, która jest księgą życia, i osądzono umarłych z tego, co w księgach zapisano wedle ich uczynków, i morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nim byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia, to jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Więc na początku stąpi nowa Jerozolima, zostanie zesłana na ziemię, a w niej święci. I wyrok, bezbożni zmartwychwstaną, to będzie drugie zmartwychwstanie, i będzie sąd, odbędzie się nad bezbożnymi, i potem szatan zostanie uwolniony, zwiedzie tych bezbożnych, namówi ich, żeby otoczyli obóz świętych i zwyciężyli ich, a wtedy ogień z nieba spuści Bóg i pochłonie szatana i bezbożnych. To będzie ta druga śmierć, jezioro ognia. Malachiasz, rozdział 3, werset 19. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich nadchodzący dzień, mówi Jahwe zastępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. To będzie całkowicie unicestwienie tych bezbożnych. Nastąpi oczyszczenie ziemi. Oczyszczenie ziemi od grzechu, od szatana, od bezbożnych. Apokalipsa 20, werset 14-15. A śmierć i otchłań zrzucona do jeziora ognia, to jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Czyli jeśli nie jesteś zapisana w księdze życia, zostaniesz rzucona do jeziora ognia. Ziemia zostanie oczyszczona. Apokalipsa 21:1. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Czyli będzie Bóg stworzy nową ziemię. Drugi Piotra, werset 3. Drugi Piotra, werset 3, rozdział 3, werset 7-13. A to samo słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi.
Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na nich zostaną znalezione. Więc Bóg oczyści ziemię ogniem. Najpierw oczyścił wodą w czasie, gdy Noe żył, a teraz pod koniec świata oczyści ogniem. Po tej prezentacji zastanów się, drogi czytelniku, drogi słuchaczu, gdzie chciałbyś spędzić 1000 lat? Czy w grobie, czy w Nowej Jerozolimie, w Królestwie Chrystusa, w niebie? Stanowisko Pawła. Jakie było to stanowisko Pawła? Drugi Koryntian 5, 1 do 5. Drugi Koryntian, rozdział 5, werset 1 do 5. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wieczne, trwały w niebie. Tak przeto teraz zdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek. I o ile tyle odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać z niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. Więc Paweł też oczekuje nowej Jerozolimy, życia z Jezusem Chrystusem. Módlmy się. Proszę Cię, Panie Jahwe, abyśmy my, nasze rodziny, krewni, znajomi, spędzili 1000 lat w Nowej Jerozolimie, w niebie, a potem byli spuszczeni na nową ziemię i żyli wiecznie wraz z Panem Bogiem i Jezusem Chrystusem. Psalm 125, 1. Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. Amen. Dziękuję.